Cześć dziewczyny, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo szybkim i małym open boxem paczki, którą dosłownie przed chwileczką dostałam od firmy Liren. Przysłali mi 3 nowe produkty, które wypuścili dosłownie kilka dni temu na rynek. Mam nadzieję, że macie te produkty już w swoich kosmetyczkach, w swoich toaletkach, że zdążyłyście już je kupić, ponieważ są dostępne w Rossmanie, są dostępne w Hebe, w Superfarmie, czyli generalnie wszędzie tam, gdzie są szafy Liren. I mowa tutaj o 3 bazach pod makijaż. Bazie rozświetlającej, bazie korygującej zaczerwienienia oraz bazie, która zmniejsza widoczność porów. I zaraz Wam wszystkie pokażę z bliska, zaraz Wam opowiem mniej więcej, co zapewnia tutaj producent na opakowaniu. I już na wstępie chciałam Was uprzedzić, że tak, będą testy tych baz, tak, będą makijaże, będę Wam pokazywać, jak ta baza wygląda na twarzy, jak twarz wygląda w tej bazie, czy faktycznie to działa, czy widoczność porów się zmniejszyła, czy faktycznie baza rozświetlająca jest rozświetlająca i czy baza zielona koryguje zaczerwienienia na twarzy. Także spodziewajcie się w jakichś tam odstępach czasowych tych filmów. Mam nadzieję, że będą dla Was te filmy przydatne. Dajcie znać, którą bazę chciałybyście zobaczyć pierwszą w akcji na twarzy. Czy żółtą, czy czerwoną, czy zieloną, piszcie w komentarzach. To najwięcej głosów, która baza zdobędzie, to będzie pierwsza u mnie. No i słuchajcie, może zacznę od tej bazy różowej, bo właśnie tą bazę chciałam najbardziej chyba przetestować, jak w ogóle zobaczyłam na stronie Liren, że pojawiły się te bazy. To jest baza No Pores, baza matująca pod makijaż. Oczywiście baza matująca, ale też zmniejszająca widoczność porów. I słuchajcie, co tutaj producent zapewnia na opakowaniu. Efekty potwierdzone w badaniach. 87% badanych potwierdziło, że baza skutecznie matuje skórę, pochłaniając nadmiar sebum. 53% testujących odpowiedziało, że baza zmniejsza widoczność rozszerzonych porów i niedoskonałości. 80% testujących potwierdziło intensywnie wygładza skórę, zapewniając efekt aksamitnej skóry. 73% przedłuża trwałość makijażu i 83%, że ma lekką konsystencję, sprawia, że skóra czuje się komfortowo. No i oczywiście jest przebadana dermatologicznie. I słuchajcie, w ogóle efekt utrzymuje się na skórze do 12 godzin. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa tej bazy. Baza zawiera proteiny ze słodkich migdałów, które odżywiają i wygładzają skórę, odpowiednia do cery tłustej i mieszanej. Ja mam cerę mieszaną z tendencją do przetłuszczania się w strefie T, z tendencją do porów tutaj na nosie, na brodzie. Także dla mnie ta baza jest idealna. Ona jest bardzo lekka w swojej konsystencji. W ogóle fantastyczne opakowanie mają te bazy. Jak widzicie, są w takich tubkach z taką końcówką, dzióbkiem, którą możecie precyzyjnie nałożyć gdzieś tutaj w strefę nosa, na brodzie. Także naprawdę fenomenalne są te opakowania i zauważyłyście, że pojemność też jest bardzo duża, bo to jest aż 30 ml i rzadko kiedy spotyka się takie bazy pod makijaż o takiej pojemności. I słuchajcie, baza ma taki delikatny różowy kolor, lekką konsystencję, nie tłustą, która na twarzy momentalnie zastyga, także bardzo, bardzo, bardzo fajne bazy, polecam Wam serdecznie, szczególnie tą różową. Kolejna baza, czyli druga baza, która mnie zainteresowała, to jest baza żółta, baza rozświetlająca Big Glam. Rozjaśnia i niweluje oznaki zmęczenia, przedłuża trwałość makijażu, tak jak poprzednia. I tutaj efekty potwierdzone w badaniach, 90% odpowiedziało, że cera jest rozświetlona, wygląda na zdrową i wypoczętą, 60% że cera jest ujednolicona, a koloryt wyrównany, 97% powiedziało, że zapewnia efekt aksamitnej i gładkiej skóry, 83% zapewnia perfekcyjny wygląd cery przez cały dzień, przedłuża trwałość makijażu, 90% i 100%, uwaga, skóra jest miękka w dotyku. Naprawdę jestem ciekawa bardzo, bardzo tej bazy, bo chciałabym sobie zrobić właśnie przed kamerą z Wami taki rozświetlający makijaż i sprawdzić, czy ta baza cokolwiek dała, czy jakoś rozświetliła tą twarz. Nawet kiedy mam jakiś tam korektor, podkład, który nie jest rozświetlający, to może ta baza sprawi, że ten podkład będzie rozświetlający i będzie pięknie cerę ujednolicał, rozjaśniał i będzie ona taka rozpromieniona. Także bardzo, bardzo jestem ciekawa. Zawarte w formule witamina PP przyspiesza proces regeneracji skóry,
i ma perłowy pigment, co teraz będziecie widzieć na zbliżeniu, ponieważ zrobiłam Wam na ręce swatcha. Zobaczcie, ta baza jest perłowa, pięknie się mieni. Ja już naprawdę nie mogę się doczekać, aż ją przetestuję na skórze, jak będzie się prezentować pod podkładem. I tak samo fantastyczny aplikator. Możecie sobie nawet, słuchajcie, nawet nie na całą twarz tą bazę, ale na przykład pod oczami tutaj, żeby rozświetlić sobie cienie pod oczami, pod korektorem. Naprawdę fajna rzecz, precyzyjny aplikatorek, także naprawdę super. Dajcie znać, czy macie już bazę, czy macie tą rozświetlającą i w ogóle, czy macie jakąś bazę z tych trzech i czy jesteście zadowolone. No i trzecia baza, której również jestem ciekawa, to jest No Redness, baza korygująca zaczerwienienia pod makijaż, wyrównuje koloryt, przedłuża trwałość makijażu, tak samo. I słuchajcie, też jestem bardzo ciekawa i też bardzo chciałam mieć tą bazę ze względu, może nie na całą twarz do nakładania, chociaż w testach pokażę Wam, jak ta baza wygląda na całej twarzy, ale na przykład na jakąś niedoskonałość nałożyć właśnie przed nałożeniem korektora, to naprawdę fajne. Fajne rozwiązanie. I tutaj efekty potwierdzone w badaniach, 93%. Neutralizuje zaczerwienienia, sprawiając, że są mniej widoczne, 93% sprawia, że skóra jest ujednolicona, 81% zmniejsza widoczność naczynek. O, super, bo ja tutaj mam właśnie popękane naczynka przez ubiegłą zimę tutaj na policzkach, także fajnie też przetestuję, czy właśnie zmniejsza widoczność. 74% przedłuża trwałość makijażu, 81% zapewnia efekt aksamitnej i gładkiej skóry. Super, naprawdę jestem ciekawa. Zawarte w formule diosmina oraz wyciąg z czerwonych liści winorośli wzmacniają naczynka krwionośne. Super. Zielony pigment w połączeniu z delikatnymi rozświetlającymi drobinkami koryguje zaczerwienienia i wyrównuje koloryt. I właśnie o tym pigmencie mowa, to teraz zobaczcie. Byłam naprawdę w szoku, że ta baza faktycznie jest zielona. Zobaczcie, i ona delikatnie się mieni, tak rozświetlająco, coś takiego jak ta żółta baza, natomiast nie jest to taka perła jak w tej żółtej. Ale jednak jest to jakieś rozświetlenie i naprawdę jestem ciekawa, jak nałożę tą bazę na twarz, czy nie będzie ona zielona, bo w opakowaniu naprawdę wygląda na bardzo, bardzo zieloną. Fajna baza, też jestem ciekawa. Dziewczynom, które mają bardzo dużo niedoskonałości na twarzy, wypryski, polecam tą bazę zieloną. Ona Wam może naprawdę pomóc w tych przebarwieniach na twarzy. Także no, będę ją testować na pewno dla Was. To co, dziewczyny, piszcie, którą bazę chciałybyście pierwszą, abym przetestowała na swojej skórze, zrobiła makijaż i pokazała po prostu, jak ona się prezentuje na twarzy. Czekam na Wasze komentarze, czekam również na Wasze opinie, co sądzicie o tych bazach. Czy fajny pomysł, Liren? Może macie tą bazę, to piszcie w komentarzach również, co o niej sądzicie i która jest Waszą ulubioną, po którą sięgnęłyście na półce sklepowej. Koszt takiej bazy to około 29 zł, to jest też zależne od drogerii, w której kupujecie. Wiem, że w Rossmanie to jest około 29 zł. Myślę, że to jest naprawdę niewiele jak na bazę, która ma 30 ml i która jest naprawdę duża. Bardzo fajny pomysł, Liren. No, ja się zakochałam od razu, jak zobaczyłam w ogóle ogłoszenie Liren, że wprowadziło takie bazy na półki sklepowe i bardzo się ucieszyłam, jak je dostałam od Liren, także dziękuję Liren za przesyłkę, na pewno będę testować. Dajcie mi kciuka do góry, jeśli ten film w jakimś tam stopniu okazał się dla Was przydatny. Nie zapomnijcie o komentarzu, nie zapomnijcie również o subskrybowaniu mojego kanału, w ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami, które publikuję. To co, żegnam się z Wami, do zobaczenia w pierwszym makijażu z tą bazą, buziaki, pa pa!